sama słowo porażka używam dosyć rzadko i wolę używać słowa doświadczenie, bo przecież porażka jest czymś, co nas powinno czegoś nauczyć albo powinno nam wskazać odpowiednią drogę. Gdybym mogła się cofnąć wstecz, to chciałabym tych porażek ponosić więcej i częściej, po to, żeby po prostu szybciej się uczyć. I gorszy jest strasz niż porażką, przed porażką niż sama właśnie porażka. Ale popatrzyłbym też na to optymistycznie, że poza tym, że to możemy potraktować jako zmarnowanie szansy, że może niewiele brakowało, żeby jakiś cel, na który się długo pracowało, osiągnąć, to jest to również gwarancja radości, jak się ten cel wreszcie osiągnie, który ewentualnie się odsunął z powodu właśnie tego, co nazwalibyśmy porażką. To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Hop, hop. Tu nadaje podcast Głowa Rządzi, a to jest odcinek 63. Drugi raz w historii tej audycji poświęcam calutki odcinek tematyce porażki, no a właściwie radzenia sobie z porażką. Jednakże tym razem nie jest to odcinek zrealizowany specjalnie dla tego kanału. Wypuszczam w eter nagranie z dnia porażki, czyli wydarzenia konferencyjnego, które odbyło się 13 października 2020 roku. No, podcast Głowa Rządzi był patronem tego wydarzenia, a ja w ramach tego patronatu miałem wielką przyjemność poprowadzić dyskusję w panelu sportowym. Moimi zacnymi gośćmi byli Oktawia Nowacka, pięcioboistka i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro w 2016 roku, Weronika Nowakowska, trzykrotna olimpijka i medalistka Mistrzostw Świata i Europy, oraz Dariusz Drapela, Ironman i All World Athlete, czyli najlepszy triatlonista w swojej kategorii wiekowej. Oktawie możecie pamiętać z odcinka numer 24 tego podcastu, Weronikę z odcinka numer 48, tego właśnie podcastu. Darka jeszcze nie namówiłem na rozmowę w podcaście, no ale wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że prędzej czy później też się uda zrealizować takie nagranie, bo jak sami za chwilę się przekonacie, Darek ma bardzo dużo ciekawych przemyśleń do podzielenia się z szerokim światem. Ta publikacja jest możliwa dzięki zgodzie i uprzejmości sprawcy całego zamieszania związanego z Dniem Porażki i prezesa Fundacji Dobra Porażka Jarka Łojewskiego. No i dzięki tutaj naszej umowie publikuję całość nagrania z panelu sportowego. Także wszystko to, co działo się 13 października zeszłego roku w sieci, możecie posłuchać w tym odcinku podcastu. I teraz ważna informacja. Moment ukazania się tego odcinka jest zupełnie przypadkowy i nie należy łączyć tematyki tutaj poruszanej na przykład z turniejem Euro 2020. O tym, co działo się na Euro, mam nadzieję nagrać jeszcze bonusowy odcinek. Zresztą na waszą prośbę, drodzy słuchacze, ale póki co zbieram jeszcze materiały i chciałbym, żeby on był pełnowymiarowy. Zastanawiacie się być może, dlaczego ten odcinek okazuje się właśnie teraz, ponad 9 miesięcy po nagraniu. Powód jest jeden. Jest dosyć prozaiczny. No bo
muszę się przyznać, że wypuszczam go w eter zaraz po moim urlopie. I to tak naprawdę jedyny powód, dla którego akurat w tym odcinku ponownie zajmujemy się tematem porażki, który jest bardzo bliski mojego sercu i bardzo ważny w mojej pracy. Natomiast pierwszy raz w historii tego kanału trochę idę na łatwiznę i robię coś, co no, w świecie twórców nazywa się recyklingiem kontentu. Ostatnio spotkałem się z takim określeniem, cokolwiek to określenie znaczy. Mam jeszcze kilka takich asów w rękawie, z których mogę skorzystać, chcąc zadbać o regularne publikowanie kolejnych odcinków podcastu, niezależnie od moich humorów czy wyjazdów, więc mam nadzieję, że to docenicie, bo no, ta dyskusja, która się między nami toczy, jest naprawdę bardzo ciekawa, a moi goście odpowiadają na garść pytań, które im przygotowałem, a także tych, które pojawiały się w trakcie naszej rozmowy od widzów i słuchaczy konferencji Dzień Porażki. Dla mnie to była bardzo interesująca dyskusja i fantastyczne spotkanie z ludźmi sportu, którzy są świadomi i refleksyjnie podchodzą do tematu porażki. Trwa tylko godzinę, więc tak sobie pomyślałem, że dam wam też dwa takie drogowskazy, co zrobić, jeśli chcielibyście zgłębić ten temat dalej. I pierwszy drogowskaz wskazuje na odcinek numer 13 tego właśnie podcastu, w którym dr Paweł Fortuna opowiada o pozytywnej psychologii porażki i odpowiada na pytanie, jak z cytryn zrobić lemoniadę. Druga propozycja jest związana z tegorocznym Dniem Porażki, który odbędzie się 13 października 2021 roku online pod hasłem Jak zapobiegać porażkom. I bardzo mocno będę zachęcać słuchaczy podcastu Głowa Rządzi, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doświadczenia na temat tego fenomenu, jakim jest porażka, żeby uczestniczyli w tegorocznej konferencji. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej Dnia Porażki, czyli dzieńporażki.pl, pisane razem, bez polskich znaków. No i to wszystko jest oczywiście za sprawą Fundacji Dobra Porażka i jej prezesa Jarka Łojewskiego, którego już wspominałem. Ci ludzie robią fantastyczną robotę, propagując kulturę uczenia się na błędach, no, która jest niezbędna w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, otwartości, innowacyjności, odwagi w działaniu i mierzeniu się z własną niedoskonałością. Mocno polecam to wydarzenie i wszystkie inne inicjatywy tejże fundacji. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że trochę się zagapiłem i w odcinku numer 62 powinienem był ogłosić wyniki konkursu ogłoszonego w odcinku numer 60 z Flavio Paisho, konkursu fotograficznego, którego nagrodą była książka autorstwa mojego gościa. Niestety pierwszy raz w historii podcastu wydarzyła się taka sytuacja, że na konkurs nie dostałem żadnego zgłoszenia. To też zupełnie zapomniałem o publikacji wyników tego konkursu. No i niestety książka Flavio pod tytułem Jak sposób myślenia i dyscyplina zmieniły moje życie nie trafia do nikogo i zostaje w rękach autora. Niemniej jednak ten odcinek też mocno polecam i może ktoś jeszcze się skusi na lekturę tej książki, mimo że konkurs zostaje nierozstrzygnięty. A teraz już w wasze uszy oddaję uniwersalną dyskusję ludzi sportu o tym, czym jest porażka i jak sobie z nią radzić. Enjoy. Fantastycznie was widzieć i słyszeć w tak znamienitym składzie. Ja będę prowadzącym ten dzisiejszy panel sportowy. Nazywam się Grzegorz Więcław, jestem psychologiem sportu z wykształcenia. Nie słyszę. Mamy tam jeszcze jakieś problemy techniczne u Weroniki.
Halo, halo? Nadrabiał uśmiechem. Tak. Będziemy czytać z warg. To też jest jakaś umiejętność w dzisiejszym online-owym świecie. Grzegorz Więcław, psycholog sportu, dzisiaj prowadzący panel sportowy na Dniu Porażki, czyli konferencji, która krzewi kulturę uczenia się na błędach, niepowodzeniach i porażkach. W dzisiejszym panelu mam wielką przyjemność i zaszczyt prowadzić dyskusję w naprawdę wyśmienitym gronie. Jest z nami dzisiaj Oktawia Nowacka, pięcioboistka i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Cześć Oktawia. Cześć, witam wszystkich. Super, że jesteś i że podzielisz się swoimi doświadczeniami. Jest z nami też Weronika Nowakowska, która na początku miała delikatne problemy techniczne, co nie zmienia faktu, że jest już z nami. Medalistka Mistrzostw Świata i Europy w biatlonie, trzykrotna olimpijka. Cześć Weronika. I jedyny mężczyzna, oprócz prowadzącego oczywiście w tym gronie, to Dariusz Drapela, Ironman, All World Athlete, najlepszy triatlonista w swojej kategorii wiekowej. Cześć Darku, witaj. No nie tyle najlepszy, tylko ten ranking jest tak zbudowany, że akurat w nim prowadziłem, ale są lepsi, znacznie lepsi. Świetnie, że jesteście w tym panelu. Poprowadzimy dzisiaj dyskusję o porażce w świecie sportu i w tym kontekście sportowym. Ja zawsze powtarzam, że sport jest takim mikrokosmosem życia i może być taką soczewką, przez którą można zobaczyć też inne obszary naszego funkcjonowania, więc dlatego nawet jeśli ktoś nas dzisiaj słucha albo ogląda i nie ma zbyt dużo do czynienia ze sportem, mam nadzieję, że z tej dyskusji wyciągnie coś dla siebie. Ja, słuchajcie, zacznę od takiego pytania, które mam nadzieję, że no, zrobi nam fundament do dyskusji o porażce w sporcie i chciałbym otworzyć ten panel i tę dyskusję takim pytaniem, czym jest dla was porażka w kontekście sportowym? Jak wy w ogóle rozumiecie porażkę? Kto zaczyna? Ladies first. No Oktawia, no jak... Jak się już odezwałaś, to bardzo proszę. To muszę zacząć. Myślę, że słowo porażka ma więcej niż jedno znaczenie i no w sumie dlatego jest ta dyskusja, bo trzy osoby będą dyskutować przez całą godzinę, czym jest porażka w sporcie i dlatego pewnie nie da się tego określić jednym zdaniem. Ale myślę, że porażka jest w ogóle czymś, co jesteśmy tylko my sami określić wobec siebie, podobnie jak sukces. My definiujemy, czym jest dla nas sukces i my definiujemy, czym jest dla nas porażka. Aczkolwiek sama słowo porażka używam dosyć rzadko i wolę używać słowa doświadczenie, bo przecież porażka jest czymś, co nas powinno czegoś nauczyć albo powinno nam wskazać odpowiednią drogę. Czyli jeżeli zbaczamy z kursu, potykamy się i nie wychodzi nam coś tak, jakbyśmy chcieli, możemy nazwać to porażką, ale możemy nazwać to też jakąś przeszkodą, doświadczeniem, czymś, co ma sprawić, że zmienimy nasze postępowanie, zmienimy działania i coś, co nas doprowadzi do zamierzonego celu. Aczkolwiek jeszcze na temat porażki mam tutaj kilka innych przemyśleń, ale to będzie ta pierwsza moja myśl i przekażę może głos, żeby potem podyskutować o innych tych aspektach porażkowych. Mm-hmm. No to, bo widzę, że Weronika nam wypadła z panelu, mam nadzieję, że wróci jak najszybciej, dlatego no, głos automatycznie przechodzi do Darka. No miło mi, bardzo fajnie to zdefiniowałaś, Oktawio. Całkowicie się zgadzam z takim pojęciem, że lepiej to nazywać doświadczeniem niż katastrofą. Ale zastanawiałem się nad tym jeszcze przed tym panelem i pomyślałem sobie, że to dużo zależy od tego, jakie się stawia cele. I ja bym to zdefiniował w zasadzie jako zmarnowanie szansy. Jakiejś szansy. W zależności od tego, mało tego, to może być uwarunkowane czy naszym błędem, czy jakimiś czynnikami zewnętrznymi, ale poza tym, że to jest zmarnowanie szansy, bo na przykład źle się przygotowaliśmy, popełniliśmy jakiś błąd, którego można było uniknąć, gdybyśmy bardziej starannie podeszli do tematu, szczególnie w takich dyscyplinach złożonych,
jak triatlon, bo to nie są tylko trzy niezależne dyscypliny, jak pływanie, rower i bieg, ale też odżywianie na długim dystansie, nawadnianie, ale przede wszystkim strefy czasowe, o których będę mówił przy innej okazji. Ale popatrzyłem też na to optymistycznie, że poza tym, że to możemy potraktować jako zmarnowanie szansy, że może niewiele brakowało, żeby jakiś cel, na który się długo pracowało, osiągnąć, to jest to również gwarancja radości, jak się ten cel wreszcie osiągnie, który ewentualnie się odsunął z powodu właśnie tego, co nazwalibyśmy porażką. I później to smakuje w dwójnasób albo trójnasób. Też o tym będę mówił, bo miałem taki przypadek w 2017 roku. No to co, teraz Weronika, bo się pokazała. Tak, ja tylko tutaj podsumuję dla Weroniki, bo nie było jej z nami przez chwilę, że Oktawia zwraca tutaj uwagę na nomenklaturę, żeby nie mówić o porażce jako takiej, tylko o doświadczeniu, o jakiejś trudności, przeszkodzie. Darek wskazuje na taką stronę, być może zmarnowanie jakiejś szansy, tak? Weronika, jak ty rozumiesz porażkę w sporcie ze swojej perspektywy? Ja bardzo przychyliłabym się do tego, co powiedziała Oktawia, że samemu trzeba sobie zdefiniować, czym jest porażka i czym jest sukces. I to jest pierwsza rzecz. Trzeba sobie przed zawodami, bo tutaj mówimy pewnie o sytuacji takiej związanej z zawodami, w dużej mierze, jeśli chodzi o porażkę, co będzie dla mnie wynikiem ok, co będzie dla mnie satysfakcjonujące, a co będzie prawdziwym sukcesem. I myślę, że z tym często sportowcy mają problem. Mówię to jako osoba, która teraz już pracuje nawet ze sportowcami, że kiedy pytam ok, a co będzie dla ciebie sukcesem, co będzie dla ciebie dobrym wynikiem, satysfakcjonującym wynikiem, no to słyszę takie wicie się, nie? Że no bo ja bym chciał, czy chciała jak najlepiej, no nie? I tak naprawdę nie wiadomo, co to jest ten sukces i co to jest ta porażka. Z drugiej jednak strony, więc tutaj jakby absolutnie, Oktawia, zgadzam się z tobą, że to jest takie stąpanie po ziemi, odpowiedzenie sobie jeszcze przed wykonem, co będzie dla mnie sukcesem, a co będzie tą porażką. A z drugiej strony jak najbardziej porażką niewątpliwie jest to, co sprawia, że my nie wykorzystaliśmy swoje szansy. To dla mnie było porażką, to były sytuacje bardzo różne, czasami wcale nie tak spektakularne jak Igrzyska Olimpijskie. Poznałam, że mój wynik był ok, no, właściwie mój, może nie tyle wynik, ale mój wykon był ok, a był uznany za ogromną porażkę i odwrotnie, czasami coś wydawało się być sukcesem, a ja wiedziałam, że tego dnia wcale nie pokazałam jakby swojego maksymału, więc... Każdy człowiek pewnie inaczej będzie to określał, a moje zdanie jest jakby spójne z tym, co powiedzieli moi przedmówcy. No nie dziwię się, bo jednak jesteśmy tutaj w takim formacie konferencji, gdzie rozmawiamy otwarcie o błędach, niepowodzeniach, porażkach, jakkolwiek byśmy ich nie definiowali, bo to, co mówicie, jest jak najbardziej zasadne, że to w dużej mierze zależy od nas samych, jak po pierwsze zdefiniujemy sukces i porażkę i po drugie jak zinterpretujemy te wydarzenia, kiedy one już się zadzieją. Tak? Chciałbym pociągnąć to teraz i pozwolić wam odnieść się do swoich sportowych doświadczeń takim pytaniem, które jest inspirowane taką książką Tima Ferrisa pod tytułem Plemię Mentorów. I to pytanie brzmi mniej więcej tak. W jaki sposób doświadczenie porażki albo doświadczenie czegoś, co wydawało się porażką, przygotowało cię na późniejszy sukces. Zachowujemy kolejność. Jeśli Oktawia, masz taką ochotę, to jak najbardziej, ale możemy tutaj też ten schemat przełamywać, jeśli zechciecie. Możemy od końca. To co, jeszcze raz Weronika, tak? Czyli ja zaczynam, dobrze. Dobra. Technicznie wszystko okej. Okay. Znaczy ja uważam, że oswojona i ze słowem porażką, i z samą porażką, i gdybym mogła się cofnąć wstecz, to chciałabym tych porażek ponosić więcej i częściej, po to, żeby po prostu szybciej się uczyć. I gorszy jest strasz niż porażką, przed porażką niż sama właśnie porażka. Czego mnie nauczyły? No, każda porażka czegoś mnie nauczyła. Czasami był to brak pokory, bo mi się po jakimś udanym starcie czy serii startów wydawało, że teraz to ja już wyjdę, prawda, cała na biało i już wszystko jest moje i się okazywało, że wcale tak nie jest, więc czasami się uczyłam pokory, kiedy moje ego fruwało zbyt wysoko, czasami uczyłam się, że jakby moje oczekiwania były niewspółmierne do moich możliwości na dany moment, to też jest bolesne i też trzeba to w sobie przerobić i mieć dużo takiego wglądu w siebie i takiej samo też zdrowej samooceny.
Czasami porażka uczyła mnie, że jeszcze nie jest to mój moment i musiałam się uczyć cierpliwości. Tak mogłabym powiedzieć na przykład o Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, moich pierwszych, gdzie byłam piąta. I w sumie ja uważałam, że był to sukces, to piąte miejsce, ale przez niektórych było to uznawane jako porażka, bo właśnie niewykorzystana szansa. Tak trochę sobie o tym, że ten jeden niecelny strzał, Oktawia, pewnie ty nie rozumiesz, podzielił mnie od medalu Igrzysk Olimpijskich, ale wtedy uczyłam się cierpliwości, tak, że to jeszcze nie jest mój moment, że przyjdzie kolejna szansa, że ja tutaj po prostu coś mam do przepracowania w tym momencie. Także każda porażka czegoś uczy, a gdybym miała powiedzieć cokolwiek młodym ludziom, to po prostu, żeby szli po jak najwięcej i po prostu cały czas, żeby doprowadzali do tego, że te jakieś porażki będą, bo jeśli będą potrafili się zreflektować i wyciągnąć wnioski, to tylko spowoduje to, że będą rozwijać się szybciej, ale trzeba być z tą porażką po prostu oswojonym. Dziękuję, oddaję głos do studia. A ja od razu piłeczkę rzucam w kierunku Darka. No słuchajcie, no sporo startowałem w triatlonach, chociaż zacząłem to dość późno i to już można by nazwać porażką, dlaczego dopiero w wieku 57 lat spotkałem się z triatlonem. Ale mam na to prostą odpowiedź. Jak ja byłem młody, to nie było triatlonu. Dlatego, że jak w sumie udało mi się wreszcie dostać na Hawaje i była to 40. edycja historyczna, to zauważyłem, że to było zgodne z 40. rocznicą ślubu mojego. Także wiecie, jak byłem nastolatkiem, to jeszcze o triatlonie nikt nie wiedział. A szkoda, bo wtedy trenowałem pływanie i przypuszczam, że gdybym wtedy zaczął triatlon, no to mógłbym wcześniej dojść do jakichś ciekawszych wyników. No ale można to nazywać porażką, ale ja jestem optymistą i widzę to inaczej. Przez to, że zacząłem tak późno ten triatlon, to mi się jeszcze chce. A mam wrażenie, że wielu z moich rówieśników jest już na równi pochyłej w dół, że robią to albo z rozpędu, albo chcą jeszcze, nie chcą się przyznać do tego, że już się trochę postarzeli, nie chcą z tego zrezygnować, ale nie robią tego z entuzjazmem i z takim zapałem, jakiego mi jeszcze nie brakuje. I ciągle patrzę do przodu i nie mogę się doczekać, kiedy się zestarzeję o następne 2 lata, żeby przeskoczyć grupę wiekową i znowu być najmłodszym. No, ale teraz, jeżeli mam się odnieść do jakiegoś przykładu, to w zasadzie porażką nazywałem właśnie to marnowanie szansy jakiejś, czy ominięcie się z celem o niewiele. A szczególnie dotyczyło to roku 2017, gdzie z uporem maniaka starałem się zdobyć slota na Mistrzostwa Świata na Hawajach. W mojej grupie wiekowej akurat nie tak się składa, że prawie zawsze tylko zwycięzca dostaje kwalifikacje na Mistrzostwo Świata w imprezie ze znaczkiem M z kropką. W Polsce jeszcze takiej nie ma na długim dystansie. I wyjechałem do Szwajcarii, którą już znałem z poprzedniego roku, gdzie jeszcze byłem najstarszy w grupie. I okazało się, że zająłem 2. miejsce, a slot był 1. No żal było, że się nie udało. No ale jakieś wnioski z tego wyciągnęłem. No, pierwszy wniosek był taki, gdzie by tu wystartować znowu, żeby jeszcze spróbować. Trafiło na Walię, bo jeszcze tam się można było zapisać. Było to tylko niecałe 2 miesiące od Zurichu. Moja ówczesna trenerka powiedziała: Darek, to jest niemożliwe, za mało czasu, nie zregenerujesz się, to nie ma sensu. Ja mówię: słuchaj, nie po to tyle trenowałem, żeby nie spróbować. Wyobraźcie sobie, pojechałem tam, były nieprawdopodobnie ciężkie warunki, ponad połowa ludzi się w ogóle wycofała, był bardzo głęboki niż, sztormowe warunki, nie można było w ogóle przejść do leżenia na lemontce. Zawody w moim wypadku trwały prawie 13 godzin, metę przekroczyłem pierwszy i przez 4 minuty cieszyłem się zwycięstwem. A dlaczego przez 4 minuty? Bo się okazało, że Niemiec, który przeleciał 4 minuty po mnie, do wody w ramach rolling startu wszedł 5 minut po mnie. Co skutkowało tym, że przegrałem slota o 65 sekund po 13 godzinach walki. To jest pewnie tak jak u was jeden strzał w biatlonie czy w przypadku pięcioboju. No i co? No można by było, to poczułem jako porażkę, że tak powiem, szczególnie, że niektóre z tych elementów były przeze mnie niezawinione. Na przykład jakiś wątpliwy miłośnik triatlonu wylał olej na 3 stromych zjazdach.
wielu ludzi tam leżało, ja też. Na pewno straciłem tam więcej niż 65 sekund zbierając się z roweru, zakładając łańcuch i szukając bidonu. Mało tego, nawet głupie zakładanie rękawków na mokre ciało, czego wcześniej nie próbowałem, zajęło mi więcej czasu niż te 65 sekund. Widziałem te 65 sekund w ciągu 13 godzin takiego startu. Ale to, czego mnie to nauczyło? Że każda sekunda nawet na długim dystansie się liczy. Ja wam powiem, że te 65 sekund w głowie jest od 3 lat i to mi daje na przykład taki szacunek do stref, te 1 i te 2, że ja chyba zostałem teraz mistrzem stref. Ja po prostu jak widzę ludzi, którzy po 3800 metrów pływania mówią, no teraz to zasłużyłem, żeby sobie chwilę odpocząć, bo przecież mam 180 kilometrów na rowerze do przejechania. I tam wycierają stópki, zakładają skarpeteczki, a może rękawiczki, żeby nie było szlifu. No to się śmieje w nos zupełnie. Bo sobie wyliczyłem, to też niektórych może zdziwić, ale jest to pewnie dość motywujące, że jedna minuta straty w strefie zmian kosztuje mnie potem 10 kilometrów na biegu, żeby to odrobić. Bo jak sobie pomyślicie, że ktoś chce pobiec o 6 sekund szybciej niż w tempie, na jaki jest wytrenowany, no to potrzebuje całych 10 kilometrów, żeby tą minutę zniwelować. No ale nie chcę przedłużać tego tematu, powiem wam tylko, że te 65 sekund mnie kosztowało, no więc spojrzałem w kalendarz, że jeszcze w grudniu jest start w Argentynie. Moja trenerka powiedziała beze mnie. W autorytet mi się zawali, mówię, nie możesz trzeci raz startować, ja mówię, z tobą albo bez. Pojechałem do Argentyny, znowu byłem drugi, ale to dokończę przy innej okazji. Następna do kolejki, proszę bardzo. Ja z moją jedną historią mogę sięgnąć daleko wstecz, a drugą powiem bardziej współczesną. Bardzo proszę. To daleko wstecz, kiedy byłam nastoletnim sportowcem, i wiadomo, że nastolatkowie czy młodzi sportowcy rozwijają się w różnym tempie. I kiedy startowałam w różnego rodzaju zawodach i widziałam, że mam potencjał, widziałam, że mogę startować, a przegrywałam z zawodniczkami, z którymi potencjalnie powinnam wygrywać, traktowałam to jako osobistą porażkę. Myślałam, że ja nigdy nie zdobędę żadnego medalu. Pamiętam, jak narzekałam rodzicom, że ja to w ogóle żaden sportowiec ze mnie tyle startuje i żadnego medalu. No, totalny dramat to był dla mnie. I dopiero z perspektywy czasu widzę, że to było coś dla mnie dobrego, coś, co pozwoliło mi się rozwijać stopniowo, rok po roku, czyli nie od razu wskoczyć na wyżyny i zdobywać najlepsze medale, tylko coś, co traktowałam jako porażkę, tak naprawdę było procesem, który prowadził mnie do jak najlepszego wyniku za kilka lat, potem już czy to w młodzieżówce, czy w wieku seniorowskim, ale no wiadomo, jako dziecko jeszcze tego nie rozumiałam, więc po prostu myślałam, że ciągle przegrywam i to w zasadzie dzięki rodzicom, którzy mi tłumaczyli, że ja nie mam być dobra teraz, tylko mam być dobra później, jakoś byłam w stanie zacisnąć zęby i przejść przez te niepowodzenia, które ja wtedy tak odbierałam. Z kolei takie drugie starcie z porażką, to bardziej może nie starcie z taką moją właśnie osobistą porażką, tylko z tym, jak przez niektórych była odebrana, czyli start w Rio w 2016 roku. Startowałam do ostatniej konkurencji biegu połączonego ze strzelaniem z pierwszej pozycji. Wylądowałam na trzecim miejscu. Dla mnie osobiście był to niesamowity sukces, dla innych no ci, co oglądali ostatnią konkurencję, widzieli, że po prostu spadłam 2 miejsca w dół, więc często zadawałam pytania, czy nie żałuję, że jestem trzecia, czy mogłam lepiej. I tu chciałam zaznaczyć, że z każdym sukcesem i z każdą porażką wiąże się jakaś historia. Ci, co spojrzeli na mnie, nie znając mojej wcześniejszej historii, niektórzy nie wiedzieli, jak wyglądało moje pół roku przed igrzyskami, może pomyśleliby, że to porażka. Ja, wiedząc, że mam przetrenowany cały sezon i wiedząc, że jestem w szczycie formy, być może też uznałabym to za swego rodzaju porażkę. Ale wiedząc, że moja droga, którą przeszłam do tych igrzysk, była trudniejsza niż jakakolwiek, którą wcześniej miałam możliwość przejść. Wiem, ile mnie kosztowała.
Wiem, że w ogóle nie byłam stawiona na pozycje medalowe, mało tego, myślę, że nawet na pierwszą szóstkę czy dziesiątkę mało kto by mnie obstawiał, więc dla mnie osobiście był to wielki sukces. Dlatego tutaj też takie chciałam zaznaczyć, żebyśmy my sami sobie wyznaczali, co jest dla nas sukcesem, a co porażką, i żebyśmy też nie dali wpływać na ten nasz sukces. Jeżeli my czujemy, że osiągnęliśmy nasz wewnętrzny sukces, to ktoś powie, ej, słuchaj, ale w sumie co to za sukces, jak mogłaś być pierwsza, a tak naprawdę nic o tym nie wie, no to ważne, żebyśmy tak jakby nie przyjmowali do siebie właśnie tego typu komentarzy. Wiadomo, że powinniśmy słuchać tym, którzy są nam bliscy, którzy nam dobrze życzą konstruktywnej krytyki, a nie od kogoś, kto nas nie zna i widzi tylko fragment rzeczywistości, który jest wyrwany z kontekstu. Mm-hmm. Tak, pięknie, masz całkowitą rację. No, pięknie mówicie o tej porażce. I tutaj zanim pozwolę Darkowi się odnieść do tego, bo zależy nam na tej dyskusji, ale ta dyskusja jest nie tylko między nami, ale też między osobami, które nas słuchają i oglądają. I dlatego pozwolę sobie tutaj od razu przejść do pytania, które padło od publiczności. Wyobraźcie sobie, że mamy publiczność. To pani Aleksandra Frak 950 pyta w odniesieniu do wypowiedzi Weroniki, jak sobie radzić z tą porażką, tak? No bo powiedziałaś, Weronika, o igrzyskach i piątym miejscu. Ty uważasz to za swój sukces i pewnie tak jest, ale czy jako sportowiec rozpamiętywałaś to długo, że było tak blisko, a jednak się nie udało? Aleksandra Frak pyta, czy to dało ci motywację do jeszcze cięższej pracy, czy był jednak moment, czy były takie chwile zwątpienia? To pewnie otwiera dyskusję do rozmowy o kolejnych porażkach. Aha. Ja chyba miałam wtedy też świadomość, w jakim jestem wieku i miałam też plany na przyszłość, więc sobie myślałam, okej, to są pierwsze igrzyska, na próbie przedolimpijskiej w tej samej konkurencji byłam ósma, tutaj zajęłam piąte miejsce, trzeci wynik wśród Polaków po Adamie Małyszu i po Justynie Kowalczyk, właściwie za 4 lata Soczi, no to ja po prostu te rękawy zakasuję, prawda, i cisnę, więc jakby oprócz tego, że właśnie chyba sobie szybko poukładałam w głowie, że jednak jest to dla mnie sukces, oczywiście miałam takie poczucie, że kurczę, ten jeden strzał, no nie, ale z drugiej strony już wtedy nawet sobie myślałam, a miałam lat chyba 23, więc byłam jeszcze taka, powiedzmy, nieopierzona, nie? To był mój drugi sezon w reprezentacji i tak sobie wtedy myślałam, kurczę, jakbym właściwie teraz zdobyła ten medal. Wszystko, co przychodzi z medalem, prawda? Sława, trochę tam pieniędzy i tak dalej. I sobie myślałam, kurczę, mogłabym zwariować, nie? Widocznie tak miało być. I ja naprawdę sobie wtedy tak myślałam i wyznaczyłam sobie kolejny cel, taki dalekosiężny, a mianowicie kolejne Igrzyska Olimpijskie. Tylko co się wtedy w mojej głowie zadziało? Ja sobie pomyślałam, że skoro ja już byłam piąta, to za rok, to ja po prostu rozniosę chyba ten Puchar Świata. I zaczęłam bardzo ciężko pracować jakby też na ten sukces. To nie było właśnie to, że ja usiadłam na laurach, ale zaczęłam bardzo ciężko pracować. I pierwszą rzeczą, którą się dorobiłam od razu w sezonie poolimpijskim, to przetrenowania takiego bardzo poważnego, które mnie praktycznie zdyskwalifikowało na cały sezon. I to była ogromna porażka, czyli takie właśnie szybciej, wyżej, mocniej, ale taki zamordyzm, takie za dużo. I to mnie z kolei nauczyło tego, że po prostu nie ma co popychać rzeki, ona sama płynie, trzeba robić swoje, ale jednocześnie nie napalać się jakoś bardziej. I to była dużo większa porażka dla mnie niż piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. Później były kolejne, no, ale może jeszcze będzie... Darek, jesteś w stanie pociągnąć myśl, którą miałeś przed wypowiedzią Weroniki i jeszcze dorzucić do tego to, co usłyszałeś? Tak, no na tyle pamiętam. No, przede wszystkim chciałem dodać, że w dobie internetu prawie w każdej dyscyplinie sportu mamy taką masę fachowców, którzy to są w stanie, wiesz, skomentować na tysiąc sposobów. To dotyczy, wiesz, i Igi Świątek, i na przykład ewentualnie jej startu w debiucie, a po co, prawda, potrzebne jej to, jak żabie rower, słyszałem takie komentarze. Czy Lewandowskiego, czy innych. Absolutnie nie należy się tym przejmować. Trzeba samemu ocenić już, co jest dla nas istotne i jak do tego, i podejść do tego mądrze.
i mieć po prostu ci zewnętrzni obserwatorzy nie znają tych wszystkich szczegółów i naszej drogi do celu i tego, jak my sobie te cele ustalamy i jak je definiujemy. No ale bardzo podziwiam Weronikę za tą twoją dojrzałość. No, kapitalna wypowiedź na temat nieprzyspieszania rzeki i takiej pokory w sporcie. No ja jestem dość niecierpliwy, że tak powiem. I pamiętam, no, że pojechałem do tej Argentyny, wydłużyłem swój sezon startowy do grudnia. Znalazłem sobie chyba z 15 pozytywnych argumentów, dlaczego akurat nie tam powinienem się znaleźć. I wyobraźcie sobie, no byłem w euforii, no z wody wyszedłem pierwszy, bo lubię warunki sztormowe, a tam się pływa w oceanie i to w zimnej wodzie, z jakimś prądem z Antarktydy, pomimo, że to półkula południowa i grudzień, czyli teoretycznie powinno być ciepło. Na rowerze jechałem ponad 45 na godzinę po prostej, no to akurat nie z wiatrem, no wydawało się, że to będzie mój dzień. Wyobraźcie sobie, na 127 kilometrze złapałem gumę na szydce, miałem 53 kilometry do końca roweru, ale byłem tak nastawiony na to, że ja się nie mogę poddać, że pierwsza myśl autentyczna, jaka mi przyszła do głowy, jak nie mogłem tej szydki naprawić, bo mleczko, które miałem, zużyłem i niewiele pomogło, to było, czy te brakujące 53 kilometry, zanim zacznę potem maraton, biec z rowerem na plecach, w butach czy boso. To była absolutnie pierwsza myśl. Potem rozglądałem się po bokach, mówię, zamienię koło karbonowe na cokolwiek, od górala, byle się toczyło. W sumie dojechałem na metę ostatnie 15 kilometrów w ogóle bez powietrza w kole, patrząc tylko na zegarek, czy naprawdę jakbym szybciej, czy się toczył na tym rowerze. Maraton zacząłem szybciej niż powinienem i wpadłem na metę po raz kolejny drugi. Wyobraźcie sobie, trzy razy pod rząd drugi, no byłem przekonany, że na pewno slot będzie jeden, czyli to jest kolejna porażka, no bo duże koszty, no, przeloty wpisowe i tak dalej. Tak było blisko i z powodu technicznego, nie, trudnego do przewidzenia, no bo akurat nie trafiłem na coś bardzo ostrego, które zniszczyło oponę skutecznie, miałoby się nie udać. I wyobraźcie sobie, jak taka porażka się potem przełożyła na sukces. Na drugi dzień byłem pierwszy przed tym rozdaniem slotu, no, lekko zmarnowany, że po raz kolejny się nie udało. I się okazało, że wyjątkowo na tych zawodach, ze względu na to, że było bardzo mało kobiet i wzięły tylko 10 z 40 slotów, dwa miejsca były premiowane slotem na Hawaje. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem w świecie. I mało tego, powiem wam, że właśnie te trzy takie próby zdobycia slota doprowadziły do tego, że w tym rankingu, o którym wspomniałeś, byłem pierwszy w świecie. Ale to polegało na tym, że tam się liczą trzy najlepsze starty. Mistrz świata zdobywa, tak jak powiem, każdy zwycięzca zdobywa 5000 punktów, a strata jednej minuty do zwycięzcy kosztuje 12 małych punkcików z tych 5000. Ja, te moje 65 sekund to było 13 punktów. Jednym słowem, ja uzbierałem prawie 15 tysięcy, a mistrz świata 5 tysięcy za zwycięstwo i 5 tysięcy za Hawaje i z 10 tysiącami, że tak powiem, w rankingu był daleko. Ale to są już szczegóły techniczne. Mamy świetny komentarz do tego, co mówisz z publiczności. Michał Dudkiewicz mówi, że w sporcie trzeba mieć tę szczyptę szczęścia też. Można zrobić wszystko najlepiej, jakiś niezależny czynnik może zadecydować o tym, że mamy miejsce czwarte, a nie podium. I dalej pisze, że chyba najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie, że dało się z siebie maksimum i wtedy ta motywacja do dalszej walki o dalsze cele jest w stanie utrzymać się na tym wysokim poziomie. Ale myślę, że też warto zawsze się postarać, żeby zminimalizować ryzyko błędów. Ja wam powiem, no, w tych długich dystansach... Darku, przepraszam teraz, myślę, że czas na Oktawie, bo dawno się nie udzielała. Tutaj mamy takie... Mi się bardzo dobrze słucha, także... Ale ciebie też się fantastycznie słucha. I tutaj mamy też pytanie już z publiczności, od pana Marka. W nawiązaniu do tego, o czym mówimy i
pytanie jest, jak długo można traktować te niepowodzenia jako motywację do dalszej pracy, właśnie do tego zakasania rękawów, o których mówiła Weronika, a kiedy przychodzi ten moment, że chce się po prostu rzucić to wszystko w diabły i nie mieć już z tym nic wspólnego, bo tak nas to doświadczenie sponiewierało, że już nie mamy ochoty dalej. Myślę, że w pewnym momencie gdzieś jest taka delikatna granica, na którą trzeba uważać, bo można znosić niepowodzenia pod pretekstem, że dążymy do jakiegoś celu i żeby się doskonalić, to czekają nas na tej drodze niepowodzenia, na które jesteśmy gotowi, tak jak Tomasz Edison, który zanim wynalazł żarówkę, zrobił nie wiem już ile prób, ale w setkach czy nawet tysiącach, tak? I miał jasno postawiony cel, że chce wynaleźć tą żarówkę i nie przejmował się tymi niepowodzeniami. Pytanie, kiedy te nasze porażki przestają nas prowadzić do sukcesu, a pokazują nam, że idziemy złą drogą, więc to jest takie, musimy tutaj wykazać się taką, czy to intuicją, żeby odróżnić, czy ta droga pełna porażek jest drogą we właściwym kierunku, czy też te porażki, które nas spotykają, mówią nam, że musimy obrać inny kierunek. Więc to trochę tak jak schodzeniem na szczyt, tak? Trzeba wejść na szczyt, żeby trzeba iść pod górę, żeby wejść na szczyt i trzeba się zmęczyć, ale możemy też się męczyć idąc w ogóle w przeciwnym kierunku, więc to jest taka subtelna różnica i myślę, że tutaj już musimy gdzieś sami to odkryć na bazie własnych doświadczeń i własnych spostrzeżeń i niektórych rzeczy nie da, każdy ma inną w ogóle drogę i też pewnych doświadczeń nie da się przenieść na inne osoby, każdy będzie pewne rzeczy znosił trochę inaczej, u każdego ta droga do sukcesu będzie też inna. I myślę, że to może też być jakąś taką trudnością i pułapką tutaj. Ja na przykład wiedziałam, że powiedzmy porażki na mojej drodze są spowodowane, w zasadzie, że je sama powoduję, czyli właśnie na przykład przetrenowałam się albo nie zareagowałam odpowiednio na powiedzmy ból kolana, co się przerodziło w poważniejszą kontuzję, a mogłam zatrzymać się wcześniej, albo myślałam, że jestem dobrze przygotowana i okazywało się, że nie i wiedziałam, że tak jakby to są rzeczy, które jestem w stanie poprawić, zmienić i które i gdzieś te porażki faktycznie są dla mnie doświadczeniem, ale parę razy byłam w takiej sytuacji, że dostawałam po głowie i dalej robiłam to samo, znowu dostałam po głowie i dalej robiłam to samo, jak już za 10. razem dostałam po głowie, stwierdziłam, no nie, już nie ma sensu brnąć w tą stronę, bo już mnie boli głowa. I obierałam nowy kierunek i okazało się, że ten nowy był tym słusznym i życie samo mnie zmuszało, żebym spojrzała na wszystko z innej perspektywy, żebym nie trwała twardo w swoim przekonaniu, że wiem najlepiej albo że robię najlepiej i że czasem warto być takim elastycznym i też umieć zmienić ten swój kierunek i spojrzenie na to, na swój cel i jak do niego dążymy. Mhm. Czyli porażka może być takim sygnałem nie tylko do tego, żeby robić coś lepiej, ale być może też do tego, żeby zrobić coś inaczej, albo w ogóle zrobić coś innego. Dokładnie tak. I to jest fantastyczna refleksja tutaj z twojej strony, Oktawia. Ja bym chciał jeszcze was pociągnąć za język trochę w kontekście tego, jak sobie radzić z tym doświadczeniem, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, czy porażką, czy niepowodzeniem, czy zmarnowaną szansą, czy doświadczeniem, trudnością. Macie jakieś takie najlepsze sprawdzone w sportowych bojach strategie na bycie w tym doświadczeniu porażki i wyciąganie z nich wniosków? Weronika? No ja to zawsze mówiłam, że porażkę muszę wybiegać i coś jest. Zresztą do teraz, jak przechodzę przez jakieś niepowodzenia, to po prostu ubieram trampki bez względu na pogodę, idę biegać. Dzisiaj mam jeszcze inne sposoby, których w przeszłości nie znałam, na przykład medytuję, no generalnie jakby lepiej znam siebie, na innym poziomie takiej świadomości ogólnej, ale myślę, że warto zaznaczyć to, że trzeba zrobić bardzo trudną rzecz, a mianowicie odpuścić.
I to jest sztuka, której uczyłam pracować. Ale to jest chyba najtrudniejsze. Wydarzyła się porażka, czy z powodu jakiejś sytuacji zewnętrznej, na którą nie mieliśmy wpływu, czy wyciągamy jakieś wnioski ze swoich zachowań, tak, że czułam, że może być kontuzja, ale po prostu cisnęłam dalej, tak, albo gdzieś tam czegoś nie dorobiłam, coś odpuściłam, powinna była się zaopiekować jakimś elementem treningowym wcześniej, tak, czyli wyciągnięcie tych wniosków i odpuszczenie tego, że jakby okej, mam lekcję, odrabiam ją, jednocześnie stawiam sobie kolejny cel i po prostu działam. Chyba to odpuszczenie jest najtrudniejsze, tak mi się wydaje. I jeżeli to są jakieś sytuacje wywołane z zewnątrz, na przykład u nas bardzo ważnym czynnikiem jest smarowanie nart i nie zawsze miałam wpływ na mój wynik, czasami naprawdę była to kwestia przygotowania sprzętu, ja na to nie miałam wpływu, więc też takie odpuszczenie, nazwijmy to sytuacji komuś, okej, w teamie pogadanie o tym, że na przykład nie jechało, ale już jakby zostawienie tego, prawda, nie wypominanie ludziom, o, następnym razem na pewno nie pojedzie znowu, prawda, znowu na głównej imprezie, więc odpuszczenie sobie, odpuszczenie innym i wydaje mi się, że jeżeli jest taka decyzja w sobie, że to jest moja droga, to jest chce iść, to wyznaczenie sobie kolejnego celu, to bardzo napędza, bo jak człowiek zostaje z takim niczym, to jest najtrudniejsze, że na przykład walczymy tam powiedzmy do Igrzysk Olimpijskich i nie wiemy, co będzie dalej, nie jesteśmy gotowi wyznaczyć sobie kolejnego celu, to jest chyba najtrudniejszy moment i chyba to, o czym powiedziała Oktawia, i ja też się mocno z tym identyfikuję, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest jakaś lekcja do odrobienia na mojej drodze, a kiedy po prostu może się okazać, że to z jakiegoś powodu nie jest moja droga. Albo cele, które sobie wyznaczam, są być może zbyt wysokie. A to nie zawsze łatwo odróżnić. Oj. Tak, ja mam tutaj taką historię po prostu własną, ale jak będzie czas, to się nią podzielę, ale to jest dokładnie, Oktawia, to, o czym powiedziałaś. I to było przed moimi największymi sukcesami. Dobrze, to wracamy w takim razie do Darka i do twoich sposobów na radzenie sobie z doświadczeniem porażki. Jak ty to robisz? Nie no, przede wszystkim podziwiam dziewczynę za ich dojrzałość. No ja pomimo wieku chyba jeszcze długo się muszę uczyć, bo ciągle jeszcze tej dojrzałości nie mam. I właśnie nie mam tej umiejętności odpuszczania. To znaczy jeszcze bym rozróżnił odpuszczanie w czasie startu od odpuszczania pomiędzy startami. Bo w przypadku Ironmana mam cały czas w głowie dwa hasła, które są moim mottem. Negu, never ever give up i nie ma, nie mogę. To jest Marcina Koniecznego hasło, pod którym się też podpisuję. Po prostu no nie ma odpuszczania. To jest facet, który ma tak niesamowite metody motywacyjne, no, niewiarygodne, jak na przykład dzieli sobie trening na pięć elementów, a po czwartym na przykład obiecuje sobie nagrodę w postaci na przykład o sekundę dłuższej przerwy między interwałami. No tego typu podejście. No i właśnie w czasie startu to nie ma odpuszczania. Podam wam przykład. Walczyłem o slota na Mistrzostwa Świata na połówkę Ironmana w Edynburgu. Wszystko ładnie szło. Na 400 metrów przed metą złapały mnie skurcze. I można by powiedzieć, no trudno, no siła wyższa, muszę się zatrzymać, masować i tak dalej. Może przejdzie, może zdążę, może mnie nie wyprzedzą. Ale przypomniałem sobie radę mojej wspaniałej koleżanki, zresztą dietetyczki i sportsmenki, ultramaratonki i też Iron Woman, i zacząłem biec tyłem na metę. No ludzie zdziwieni, mówią, co ten facet robi, jest 400 metrów do mety, a on się wygłupia i biegnie tyłem. No ale też zbliżałem się do tej mety, pracowały inne mięśnie, okazuje się, że wystarczyło i byłem pierwszym Polakiem, który dostał kwalifikację na Mistrzostwa Świata do Nicei w pierwszej takiej szansie. Także to nieodpuszczanie jest bardzo istotne. Natomiast jak wspomniałeś o bólu kolana, no to właśnie powiem, że miałem takie sygnały od mojego prawego kolana już od miesiąca i dalej nie odpuszczałem, startowałem dzień po dniu, no teraz siedzę przed wami, to tego nie widać, no ale w zasadzie kolana mam spuchnięte, bo dwa dni temu zdobyłem Mistrzostwo Polski, ale nie żałuję, bo to był ostatni start i mam teraz czas na regenerację, no jeszcze parę dni. Oddaję głos następnym.
Słuchajcie, bo mamy bardzo dużo głosów też z publiczności. Nie wiem, czy śledzicie tego czata. Ja tutaj staram się też zadbać o to, żeby te głosy zostały usłyszane. I Wojciech Olearnik pyta na przykład o to, jak radzić sobie w takich sytuacjach, w których dzieje się coś, co sprawia, że nie osiągamy swoich celów z przyczyn niezależnych. I tutaj pada przykład przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Które miały odbyć się w tym roku, zostały przełożone na 2021 rok. I tak jak czytamy doniesienia medialne, dla niektórych sportowców jest to no, błogosławieństwo, tak jak Anita Włodarczyk czy Tomek Kaczor, to są olimpijczycy, którzy mogą doleczyć uraz i przygotować się na igrzyska. Ale znam też sportowców, dla których igrzyska w Tokio miały być ostatnimi w karierze, już mają 36-37 lat, no i ten rok tutaj już robi różnicę. Jak byście się mogli odnieść do takich sytuacji, no, niezależnych, które nam spadają z nieba i sprawiają, że nasze cele nie są możliwe do osiągnięcia, tak jak sobie to wyobrażaliśmy? To pytanie akurat pokrywa się trochę z tym, co chciałam powiedzieć i się też odnieść do poprzednich wypowiedzi, bo tutaj padło to słowo odpuszczenie i myślę, że tutaj były dwie trochę interpretacje tego słowa, bo tutaj Darek mówił o tym odpuszczeniu na zawodach i oczywiście kiedy startujemy, to nie odpuszczamy, ale myślę, że Weronika miała na myśli takie mentalne odpuszczenie, czyli puszczenie w niepamięć czegoś, na co i tak nie mamy wpływu, bo bardzo często zadręczamy się naszymi porażkami, niepowodzeniami bądź innymi sytuacjami, na przykład przełożeniem Igrzysk Olimpijskich, a my nie mamy na to wpływu, nie mamy najmniejszego wpływu na to, co się wydarzy, czy te igrzyska będą przeniesione, czy one się w ogóle odbędą, to jest coś poza naszą kontrolą i myślę, że w tym wypadku jedyne, co możemy zrobić i co jest dla nas najlepsze, to właśnie odpuścić to wszystko, bo jeżeli zadamy sobie pytanie, czy rozmyślanie na ten temat, czy przejmowanie się tym, czy stresowanie się cokolwiek wniesie do naszego życia, czy w jakiś sposób jest w stanie poprawić nasze samopoczucie, polepszyć naszą formę, dyspozycję, to za każdym razem padnie pytanie nie, więc myślę, że tutaj nie ma sensu wprowadzać się na siłę w stres i walczyć z wiatrakami, walczyć z czymś, nad czym nie mamy zupełnie kontroli. Ja właśnie też tutaj chciałam się odnieść, bo Weronika powiedziała o odpuszczeniu, a ja zawsze przy pytaniu, jak sobie radzę z porażką, to bardziej mówię o zaufaniu, ale to mam wrażenie, że to odpuszczenie i zaufanie idą zawsze ze sobą w pewnym sensie w parze. Ja zawsze ufam, że to, co się dzieje, to, co staje na mojej drodze, jest dla mnie dobre, bo doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem teraz i wiele razy myślałam, że to, co mnie spotyka, jest najgorszą rzeczą, która mnie spotkała i gorzej być nie może, a jakimś cudem summa summarum moje marzenia się spełniały, moje cele się realizowały, więc skoro tak się działo i skoro działy się rzeczy, nad którymi nie miałam wpływu, zaakceptowałam je, zaufałam, odpuściłam i doprowadziły mnie do mojego zamierzonego celu, to widocznie tak miało być, bo być może droga, którą ja sobie założyłam, czyli na przykład chciałabym ostatni rok do igrzysk wykorzystać na 100%, pojechać z formą, i nikt mi nie zagwarantuje, czy to byłaby najlepsza droga, bo tutaj było też wspomniane, w sporcie też trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Ja wierzę, że to szczęście jednak sprzyja lepszym, tym, którzy akurat są gotowi na ten sukces w danej chwili najbardziej, którzy są na niego przygotowani mentalnie, a ci, którzy są na tyle wytrwali, żeby powalczyć jeszcze o kolejne sukcesy, to i tak zostaną, więc ja gdzieś tam wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i że warto po prostu do końca gdzieś tam mieć swój cel z tyłu głowy, ale pozwolić życiu wybrać drogę i niekoniecznie upierać się, że ta moja droga jest najlepsza i po prostu czasem zaufać. Ale ty to pięknie mówisz, Oktawia, naprawdę. Nagrywać to i puszczać ludziom w zakładach pracy, w szkołach, na treningu, tak?
zamiast muzyki albo podcastu. Wow. Ostatnie, słuchajcie, pytanie z publiczności, które tutaj chciałbym wrzucić i będziemy podsumowywać, bo no, już prawie godzina nasza dobiega końca, ale jest grube, bo pytanie znowu od Aleksandry Frak 950, które sparafrazowałbym tak. Czy jako sportowcy czytacie komentarze tak zwanych internetowych ekspertów? Doskonale wiemy, że zwykle nie są to przychylne komentarze. I jeśli czytacie takie opinie w internecie na swój temat, to czy to was bardziej motywuje, czy spala? Wrócimy do Weroniki. Chyba, że ktoś inny ma ochotę. Myślę, że ja mam tutaj dużo do powiedzenia. Proszę bardzo. No oczywiście ja w swoim życiu dużo czasu w ogóle straciłam na frustrację i na próbę tłumaczenia właśnie tego, czego nie widać okiem kibica. Bardzo żałuję, po prostu absolutnie stracony czas. Do niczego to nie doprowadziło poza moim własnym rozstrojem nerwowym. Apogeum było na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang, kiedy powiedziałam, co sobie myślę, kto gdzie był i co widział. Cała Polska chyba to widziała. Więc ja wtedy weszłam, jakby nigdy nie miałam zwyczaju wchodzić w portal, tam Onet i tam sobie czytać. Natomiast jakby byłam zawsze w stałym kontakcie z ludźmi, którzy gdzieś followowali mnie na moich social mediach. I zdarzyło mi się oczywiście wsadzić tam nos w trakcie na przykład Igrzysk Olimpijskich i poczytać sobie, co ci ludzie wypisują. I bardzo często są to ludzie, którzy faktycznie zupełnie nie znają naszej historii, odbierają tylko to, co po prostu dziennikarz podał. Oczywiście przez własne filtry to sobie wszystko przerabiają i później plują na nas, więc... Myślę, że w ogóle nie warto to czytać, a już na pewno nie na głównych imprezach. Jeśli ja miałabym mówić o moich wielkich lekcjach i wielkich porażkach w tym kontekście, to na pewno właśnie w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie czytanie tych komentarzy, one praktycznie nic nie wnoszą. Policzyłabym na palcach jednej ręki, kiedy dostałam jakiś komentarz, że faktycznie się zastanowiłam, taka wiecie, inna perspektywa, że ktoś mnie w jakiś sposób widzi i taka refleksja, może coś w tym jest, muszę się przyglądnąć sobie, tak, czy jakiemuś swojemu zachowaniu i tak dalej, a tam nic dobrego, tam są same oceny, pojechaliście na Igrzyska Olimpijskie na wycieczkę, tak, to już jest ocena, to jakby to już jest przez własny pryzmat, nie, popatrzenie na temat, nikt nie wiedział jakby jak ja pracowałam do tego, żeby w ogóle wyjechać na te trzecie Igrzyska Olimpijskie, ile ja zniosłam, więc moim zdaniem czytać nie warto. I chyba nie znam sportowców, którzy czytają te komentarze i mówią, że o, to jest super i jakby mnie to super motywuje. Wierzę, że może być taki moment w życiu, że można sobie przeczytać i się z tego śmiać. No tak jakby psychika ludzka tak działa, że usłyszymy 20 dobrych rzeczy, jedną złą i oczywiście cały czas myślimy o tej złej. I tak po prostu jest, trzeba to wiedzieć i w związku z tym nie utrudniać sobie sprawy i nie sprawdzać swojej wewnętrznej siły w najbardziej newralgicznych momentach. Ja się dzisiaj śmieję z tego, jak reagowałam choćby 2 lata temu, mnie to bawi. Zareagowałabym inaczej, aczkolwiek odrobiłam bardzo surową lekcję. Darek, Oktawia, możecie się też do tego tematu jakoś odnieść? No ja mogę krótko, bo mam prostszą sprawę, bo przecież triatlon nie jest tak popularnym sportem, a ja nie jestem takim sportowcem, żeby być na świeczniku, w związku z tym te komentarze mnie tak nie dotyczą. Jeżeli się z czymś spotykałem, to raczej ze zdziwieniem, że mi się w tym wieku jeszcze coś chce i skąd biorę tą energię. No i wymyśliłem kiedyś, skąd biorę tę energię, powiedziałem, że ze słońca. I słuchajcie, i tym jednym sposobem zdobyłem, że tak powiem, sponsora jedynego w moim życiu. Polegało to na tym, że zadzwoniłem do dyrektora fabryki produkującej panele słoneczne i powiedziałem mu tą historię, mówię, ale proszę pana, ja nie mam czasu z panem rozmawiać, bo ja jadę na urlop. A my to się świetnie składa. Jak to się świetnie składa? No bo ma pan 5 minut na to, żeby podjąć racjonalną decyzję. No i mu się tak spodobało to hasło, że czerpie energię ze słońca, jak taki misio, wiesz, na Duracellach.
i że zaproponowano mi instalację paneli słonecznych za pół ceny, a teraz się cieszę, że jak słońce świeci, to ja zbieram energię na to, żeby mieć jak startować. Oktawia, oddaję głos. Komentarze. No, przyznam, że u mnie też nie jest aż tak ciężka sprawa, bo jednak pięciobój nowoczesny należy do tych bardziej niszowych konkurencji, dyscyplin sportowych. Aczkolwiek myślę, że sportowcy, którzy mają zdecydowanie więcej tych komentarzy, nawet jakby chcieli, to by nie byli w stanie ich przeczytać. Ale tutaj muszę przyznać, że no, zgadzam się z Weroniką oczywiście, bo zdecydowanie negatywny komentarz potrafi zapaść nam dużo bardziej w głowie niż te 10 czy 20 pozytywnych komentarzy. I ja faktycznie, kiedy nie byłam gotowa na to, że w ogóle ktokolwiek będzie komentował moje występy, czy w ogóle będzie komentował moje działania, bardzo mocno się zdziwiłam, że ktoś w ogóle wchodzi z butami w moje życie i jest w ogóle, ma czelność komentować, co ja robię, bo z prostej przyczyny zadałam sobie pytanie, czy ja w ogóle mam potrzebę komentować działania innych ludzi. Okazuje się, że nigdy nie skomentowałam czyjegoś postu w internecie, chyba że był pozytywny i fajny. Jeżeli negatywny, stwierdziłam, że nie jest moja sprawa. Każdy ma prawo sam do własnej oceny, czy ma prawo robić co chce, a ja nie wpycham się z butami w cudze życie. Więc kiedy zastanowiłam się, kto tak naprawdę może komentować, to odpuściło mi, tak jakby odpuściła mi ta cała złość, bo kiedy zdałam sobie sprawę, że ja, moi znajomi, moi bliscy nie mamy potrzeby komentowania działań innych, jeżeli nie mamy tak jakby pełnego obrazu i wiedzy na temat danej osoby, no to pytanie, kto takie komentarze zadaje. I faktycznie zrobiło mi się wtedy lepiej, bo zaczęłam sobie wyobrażać, że to jest jakiś człowiek, który leży na kanapie i nie chce mu się wstać i nic robić, więc stwierdziłam, że no trudno, no trochę mi go szkoda, może kiedyś się zmotywuje i sam zacznie dążyć do swoich celów i nie będzie miał potrzeby tak jakby krytykowania innych czy doradzania innych, bo ja wychodzę z założenia, że szczęśliwy człowiek zajmuje się swoim życiem i swoim szczęściem i nie ma potrzeby krytykowania innych bądź zajmowania się cudzym życiem. Okej. Dodałbym tylko do wypowiedzi Oktawii, że ona jakby wierzyła trochę w przeznaczenie i że coś tak się musi wydarzyć, ale myślę, że w dużej mierze to zależy od charakteru i od optymistycznego podejścia do życia. Jak jesteśmy optymistami, to po prostu umiemy sobie to wszystko wytłumaczyć, że tak powinno być, albo że wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Zawsze byłem optymistą i uważam, że tak się łatwiej żyje i wszystkim polecam takie podejście. Znaczy ja mogę tutaj dodać, że faktycznie optymistką jestem, ale miałam bardzo duży problem z negatywnymi komentarzami, ponieważ jestem osobą bardzo emocjonalnie reagującą na wszystko, bardzo wrażliwą i to osoby, które mają takie cechy, muszą bardzo mocno tą swoją wrażliwość chronić i nie wystawiać jej zbyt bardzo, bo jest faktycznie ciężko sobie z tym poradzić. Ja dużo pracy musiałam w to włożyć i nadal wkładam, żeby gdzieś stworzyć sobie taką swoją otoczkę, taki murek, za który wpuszczam tylko tych ludzi, których chcę wpuszczać. A to naprawdę nie jest takie łatwe i wymaga, uważam, sporo ćwiczeń. Słuchajcie, trudna rola moderatora. Ja bym bardzo chciał, żeby ta dyskusja trwała dalej, ale mam tutaj informację, że zostało nieco ponad 5 minut, a ja mam jeszcze 10 pytań do Was i zastanawiam się, którym pytaniem zakończyć naszą dyskusję. I wybieram to. To jest właśnie ostatnie na mojej liście. Dokładnie, Darek. 10 pytanie z mojej listy brzmi tak. Co chciałbyś albo co chciałabyś wiedzieć o porażce na początku swojej kariery sportowej lub na początku swojej przygody ze sportem? Okej? Co chciałbyś wiedzieć o porażce na początku? A co wiesz teraz? Kto zacznie? Według mnie to jest trudne pytanie, no bo ja w ogóle nic nie chcę wiedzieć na temat porażek. Najważniejsze jest, żeby umieć wyciągać wnioski. W przypadku triatlonu
który jest dość skomplikowaną dyscypliną, no, nie mówiąc już, no pięciobój jeszcze bardziej na pewno, bo to już z definicji jest co najmniej pięć dyscyplin. Wiele rzeczy zależy od szczegółów i po prostu nie było jednego startu, a startowałem już kilkadziesiąt razy na różnych triatlonach, który by mnie czegoś nie nauczył. I się cieszę, że startuję dużo i tą naukę jakoś chłonę, że tak powiem. Staram się po prostu nie popełniać tych samych błędów, ale zawsze się znają na następne, z których znowu jest się czego uczyć i jakoś się rozwijać. A poza tym lubię się takimi doświadczeniami dzielić z innymi i nie chowam tego, że tak powiem, dla siebie jako takie asy w rękawie, tylko z przyjemnością dzielę się nawet z ludźmi z mojej grupy wiekowej, z konkurencji, żeby potem ta rywalizacja była jeszcze bardziej emocjonująca. A ja z kolei myślę, że tak jakby nawet żadna wiedza o porażce nie zastąpi po prostu doświadczenia porażki i że w pewnym sensie można świadomie się na to przygotować, że okej, jak mi coś nie wyjdzie, to zbiorę się w sobie i spróbuję jeszcze raz, ale z drugiej strony, kiedy już nas ta porażka dotyka, kiedy doświadczamy emocji z nią związanych, no bo głównie wydaje mi się, że porażka to po prostu emocje. Wiedza o porażce to tylko wiedza, kiedy już tego doświadczamy, to musimy sami sobie poradzić z tymi emocjami, które w nas są. No to w pewnym sensie nie da się na to tak dokładnie przygotować. Można, myślę, lepiej tą porażkę znieść albo potraktować ją jako coś normalnego, ale z drugiej strony, jeżeli by się wiedziało o tej porażce wcześniej, to doświadczanie tych porażek, a potem wychodzenie z nich i osiąganie nowych celów nie sprawiałoby też aż takiej frajdy. Ta nauka na tych porażkach nie sprawiałaby takiej frajdy, bo najfajniejsze są te doświadczenia, które sami przeszliśmy i na bazie których się nauczyliśmy, aczkolwiek uważam, że czasem warto nie powielać niektórych błędów i uczyć się na doświadczeniu innych, aczkolwiek te własne na pewno są bardziej kompletne i na pewno dużo więcej jesteśmy z nich w stanie wynieść. Mhm. Dzięki, Oktawia. Weronika, jak ty się odniesiesz do tego ostatniego pytania? Ja myślę, że warto się uczyć na czyichś porażkach i mam nadzieję, że w związku z tym, że ja tak chętnie opowiadam o swoich porażkach, to inni wyciągną lekcje i nie będą musieli doświadczać, albo będą one mniej bolesne. To, co ja bym chciała wiedzieć w przeszłości, to chyba mieć taką świadomość tego wpływu i na co nie mam wpływu. Dzisiaj biorę kartkę papieru i spisuję wszystko, co mnie frustruje i co jest, powiedzmy, przyczyną porażki. Natychmiast wykreślam to, na co nie mam wpływu i zajmuję się tylko tymi rzeczami, na które wpływ mam, bądź miałam w kontekście analizy jakiegoś okresu czy jakiegoś... Oj, chyba jednak kłopoty techniczne wygrały dzisiaj z Weroniką. Ale i tak mamy koniec czasu, słuchajcie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wszystkim panelistom, Oktawii Nowackiej, Weronice Nowakowskiej i Dariuszowi Drapeli za, no ja czuję ten ciężar waszego doświadczenia, waszej refleksji i mądrości, która no, płynie z przeżywania i pracowania z tymi doświadczeniami, często trudnymi. To nie zawsze są sukcesy, medale, awanse i chwała i splendor, ale często to w sporcie widać to bardzo wyraźnie. Są po prostu doświadczenia ciężkie, które trzeba trochę ponieść, żeby się podnieść, jak powiedziała kiedyś Otylia Jędrzejczak. Więc raz jeszcze wam dziękuję za obecność, mega zaangażowanie i całą dyskusję w panelu sport, a wszystkim oglądającym i słuchającym dziękujemy za uwagę i życzymy dobrej dalszej części tej konferencji. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję dziewczyny za wspaniały czas. Na razie. My również. Dzięki. Cześć. Cześć, cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję audycji lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch, żeby
także jej posłuchali. Mocno zachęcam też do wspierania działalności podcastu na moim profilu w serwisie patronite.pl/głowarządzi. Każde, nawet symboliczne wsparcie przyczynia się do dalszej produkcji podcastu. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową głowarządzi.pl oraz zajrzyj na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To także najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia lub usłyszenia. Cześć!